Tytuł kursu: Roboty murarskie i remontowe konstrukcji budowlanych. Moduł: Konstrukcje murowe. Temat: Konstrukcja ścian jednowarstwowych. Dzień dobry. Nazywam się Jan Kowalski. Jak już wiecie z poprzednich odcinków, od wielu lat pełnię funkcje kierownicze na różnego rodzaju budowach. Dziś jesteśmy na budowie domku jednorodzinnego wznoszonego w technologii ścian jednowarstwowych. Na rynku dostępnych jest kilka systemów oferujących możliwość wznoszenia tego typu ścian. Z uwagi na fakt, iż ostatnio w omawianym materiale mówiliśmy o pustakach ceramicznych, dziś opowiem o ścianach jednowarstwowych z bloczków z betonu komórkowego. Ale zanim przejdziemy do omawiania samego systemu, przypomnijmy sobie podstawowy podział ścian ze względu na ich konstrukcję. Pierwsza ze ścian jest to ściana jednowarstwowa, taka jak ta widoczna na rysunku. Ściany te, ze względu na występowanie w niej tylko jednej warstwy, nie licząc tynków, wznoszone są najszybciej. Materiał, z którego wykonuje się te ściany, musi spełnić dwie funkcje: konstrukcyjną i termoizolacyjną. A więc mogą to być pustaki z ceramiki poryzowanej, betonu komórkowego czy keramzytobetonu. Grubość takich ścian w zależności od użytego budulca waha się w granicach od 30 do 50 cm. Ściany wznoszone w tej technologii są lekkie i stosunkowo tanie w porównaniu z innymi technologiami. Drugim rodzajem ścian są ściany dwuwarstwowe, które są najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanym przy wznoszeniu domów jednorodzinnych. Ściany te składają się z warstwy nośnej oraz ocieplenia. Wznoszone mogą być z praktycznie wszystkich dostępnych na rynku materiałów przeznaczonych do wznoszenia ścian. Warstwa nośna powinna mieć grubość około 24 cm, a izolacyjna minimum 12 cm. Ściany dwuwarstwowe przy wznoszeniu nie sprawiają większych problemów. I na koniec ściany trójwarstwowe, które z kolei należą do najbardziej pracochłonnych technologii budowania ścian zewnętrznych. Wznoszenie ich jest procesem długim i wymagającym dużej cierpliwości oraz doświadczenia wykonawcy. Ściana taka składa się z warstwy nośnej, izolacyjnej oraz elewacyjnej. Omówiliśmy pokrótce trzy konstrukcje ścian, z którymi możemy zetknąć się w praktyce. Każda z technologii ma wiele zalet oraz wad. Warto jest zapoznać się z nimi również ze strony praktycznej. Dobrym wstępem do tego będzie film pokazowy przygotowany przez jednego z producentów na temat wznoszenia ścian jednowarstwowych, umieszczony na portalu youtube.com. W tym momencie żegnam się z Państwem i zapraszam do obejrzenia filmu, do którego adres widzicie Państwo poniżej. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.